W niedzielę 28 sierpnia na krajowej 323 Leszno-Góra doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Podróżujący samochodem marki Mercedes wpadł w poślizg i uderzył czołowo w jadącą z naprzeciwka kierowczynię Toyoty. Jak się później okazało, w Mercedesie jechał aktor Piotr Pręgowski wraz z menadżerem. W Toyocie natomiast podróżowała matka z dzieckiem. Z opisów świadków wypadek wyglądał naprawdę groźnie, co można stwierdzić po stanie samochodu. Duży wpływ na to zdarzenie miała również niesprzyjająca kierowcom pogoda, gdzie rzęsisty deszcz przeszkadzał w utrzymaniu kontroli. Jak wiemy z naszych informacji stran zdrowia uczestników, nie zagraża ich życiu, jednak aktor złamał mostek i dwa żebra. A jak sam twierdzi, na szczęście nie doszło do urazów wewnętrznych, bo moglibyśmy teraz nie rozmawiać. Po wypadku pan Piotr proponuje również ustawienia na miejscu zdarzenia czarnego punktu z uwagi na zły stan dróg, jak i wiele ofiar śmiertelnych. A w tym odcinku to tyle, dzięki i słyszymy się w kolejnym.